Opolski Zespół Parlamentarny liczy 12 parlamentarzystów opolskich, a więc nie tylko posłów, ale również senatorów. Celem tego zespołu jest promocja, jest propagowanie, jest skuteczny lobbying największych, najważniejszych projektów dla Opolszczyzny. Bez względu na nasze różnice polityczne, bez względu na wrażliwość, bez względu na dotychczasowe doświadczenia, chcielibyśmy ponad podziałami działać na rzecz Opolszczyzny, działać na rzecz najważniejszych projektów w tym szczególnym okresie, w tym szczególnym czasie, jakim jest debata budżetowa, w tym szczególnym czasie, jakim jest końcówka czy początek nowego roku, a więc rozdział najważniejszych środków, najważniejszych zadań, które są dzielone, które są rozdzielane również na tym poziomie warszawskim. Zespół parlamentarny jest jednym z tych działań, które może być podejmowane przez posłów znacznie większej wagi niż poseł może uczynić w pojedynkę. Otóż uprawnieniem zespołu parlamentarnego jest choćby to, że możemy zapraszać ministrów na swoje posiedzenia, a to oni bezpośrednio decydują o strumieniach pieniędzy. Dlatego siła w zespole, o Polskim Zespole Parlamentarnym, dziękuję Tomaszowi Kostusiowi za tą inicjatywę utworzenia tego podmiotu. Co bardzo ważne, żeby ten zespół parlamentarny był skuteczny, musimy rozpocząć działalność w oparciu o wyzbycie się wszelkich podziałów politycznych, dlatego że wyłącznie na gruncie merytorycznym jesteśmy w stanie doprowadzić do skutecznych rozwiązań dla Opolszczyzny. Dlatego jako pierwsze działanie ustaliliśmy termin około dwutygodniowy na zgłaszanie takich inicjatyw ze strony wszystkich ugrupowań, po to, żeby ponad podziałami politycznymi doprowadzić do ustawienia kolejności według priorytetów naszych działań. Spraw na Opolszczyźnie jest wiele do rozwiązania, między innymi te, które będziemy ujmować jako Koalicja Obywatelska w ramach poprawek budżetowych, ale to jest temat na odrębną rozmowę. Ważne, by zespół parlamentarny skupił się na kwestiach takich jak chociażby czystość powietrza czy depopulacja na Opolszczyźnie i tylko pracując na tym gruncie merytorycznym, korzystając z tej większej możliwości niż mają pojedynczy posłowie, możemy osiągnąć swój sukces. Dlatego też z tego miejsca zapraszam wszystkich polityków, parlamentarzystów ziemi opolskiej do tego, żeby w tym zespole pracować ponad podziałami i wtedy zrobimy coś dobrego dla regionu.